Problem z każdą nową technologią jest taki, że nie wszyscy na sali zawsze wiedzą dokładnie, o co w tym chodzi i trochę mi przypadła dzisiaj ta niewdzięczna rola opowiedzenia o tym, czym jest Bitcoin. Ale na początek spytam, kto nie wie za bardzo, poza tym, że to jest waluta, kto nie wie, czym jest Bitcoin? Bo nie wiem, czy mam się produkować długo, czy też bardzo krótko. Okej. Okay. No będę was pytać, tak? Będę pytać tych, którzy nie podnieśli ręki. Okej, ze dwie osoby podniosły rękę, tak? Trzy. Okej, dobra. Jest kilka osób, więc to dla was wszystkich będzie teraz ta prezentacja. Reszta przetrwajcie, proszę bardzo. Z pięć minut naprawdę szybko i konkretnie, mam nadzieję, opowiem o tym, czym jest ta kryptowaluta, a potem przejdziemy już do tych fajnych prezentacji, w których ludzie opowiedzą nam, do czego zmierza Bitcoin i jak się to wykorzystuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej? Dwa słowa na temat kryptografii. Okej, to jest takie trudne pojęcie dla osób nietechnicznych. Wyobraźcie sobie, że macie taki długi ciąg znaków, który wam komputer wylosował. To jest wasz, nazwijmy to, klucz prywatny. Macie na podstawie tego klucza prywatnego, generujecie w jedną stronę taki drugi ciąg znaków, który nazywa się kluczem publicznym. Jak ktoś kiedyś podpisywał dokumenty, to wie, że teraz mając klucz prywatny, może podpisać jakąś wiadomość i wszyscy będą wiedzieć, że ta wiadomość była podpisana właśnie przy pomocy owego klucza prywatnego, czyli macie jakąś wiadomość, chcecie wysłać do koleżanki maila i żeby wszyscy wiedzieli, i żeby ta koleżanka wiedziała na 100%, że to wy nadaliście tego maila, więc macie tą wiadomość, podpisujecie ją tym swoim kluczem prywatnym, tą długą, tajną frazą, której nikt nie zna zupełnie i która należy zupełnie do was i ta koleżanka będzie wiedziała, że albo kolega będzie wiedział, że ta wiadomość pochodzi od was, bo ma ten adres, bo podaliście tej osobie ten adres. Okej? Okay? Czy ktoś tego nie rozumie? Dobra, ekstra. Teraz, mamy kilka tych adresów, tych kluczy publicznych. Powiedzmy, ja sobie wygenerowałem jeden adres, Artur sobie wygenerował drugi, jakaś Kasia wygenerowała sobie trzy adresy, bo lubi mieć dużo tych adresów. Każdy może sobie bardzo łatwo na komputerze wygenerować milion tych adresów i to nic nie kosztuje i jest bardzo łatwe i to jest bardzo prosta rzecz, nie? Teraz wyobraźmy sobie, że mamy taką wiadomość. Że ja podpisałem taką wiadomość, że siła wyższa dała mi 50 bitcoinów. Nie? I to jest jakaś wiadomość, którą gdzieś umieściłem w internecie. Tak? I wszyscy ludzie wiedzą, że to ja ją podpisałem, bo właśnie podpisałem ją tak, że każdy może odczytać, że to jest mój klucz prywatny ją podpisał. Okej? Teraz każdy może sprawdzić i widzi, że ja mam tych 50 bitcoinów. Teraz podpisuję drugą wiadomość, w której mówię, że dałem Arturowi 10 bitcoinów z tych 50. Każdy teraz może sobie przejrzeć tą historię wiadomości i widzi, że najpierw ja dostałem 50, potem dałem Arturowi 10, czyli w sumie ja na swoim jakby koncie, czyli pod moim, czyli ja posiadam ile bitcoinów teraz? Ile mi zostało? 40, bardzo dobrze, Artur, tak. To było zadanie na maturę. Wersja rozszerzona. To była podstawowa, teraz jest rozszerzona, bo potem ja daję Kasi, piszę znowu, publikuję w internecie informację, że daję Kasi 15 bitcoinów, no i znowu teraz każdy może wiedzieć, że ja pod tym moim kluczem mam pozostało mi, ile? 25, Artur jest dobry, jednak zdobył, tak, masz komórkę, tak? Czyli wszyscy teraz wiedzą, że ja mam 25 bitcoinów pod tym moim kluczem publicznym. I tak naprawdę te adresy, o których mówimy, bitcoinowe, że ktoś ma pod jakimś adresem, to oznacza mniej więcej tyle, że w historii wszystkich transakcji, które były gdzieś tam historycznie, ktoś najpierw, jakaś siła wyższa dała mi 50 bitcoinów, a potem ja je po kolei wydawałem i mam teraz tyle, ile w tej historii transakcji pozostało, tak? Nie ma jakiegoś takiego jednego centralnego serwera, na przykład w przypadku systemów bankowych to jest tak, że jest jakaś taka komórka, która mówi, ja mam 10, tak? W przypadku bitcoinów jest po prostu taka historia transakcji, która jest opublikowana i ona mówi, ta osoba ma, najpierw dostała tyle bitcoinów, potem dała tyle, potem dała tyle, potem zrobiła z tym coś jeszcze, nie? Więc to jest jakby podstawa bitcoinów i tego całego systemu, to jest taka historia tych wszystkich transakcji, które powstały od samego początku istnienia tego całego systemu. Te transakcje są zbierane do takich bloków, czyli żeby to było trochę łatwiej, to jakby co 20 minut mniej więcej, czy tam co 10 minut zbierają się wszystkie transakcje, które ludzie tworzyli w ciągu ostatnich paru minut, ładuje się do takiego jednego bloku i pisze i dopisuje na koniec takiej długiej, długiej listy tych bloków, tak? Blok to jest taka jakby struktura organizacyjna, to nie ma nic więcej w sobie. Czyli mamy pierwszy blok, potem drugi blok, potem trzeci blok i tych bloków w tej chwili jest tam tysiące, 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 nie? Te bloki
To jest nazwa, która będzie się pojawiać dzisiaj pewnie na prezentacjach. W sumie razem wzięte to jest blockchain. I tak naprawdę Bitcoin to jest właśnie Bitcoin, jak mówimy o tym protokole i o tej całej technologii, to jest po prostu ta lista wszystkich transakcji, które kiedykolwiek miały miejsce, zawarta w tych blokach, podzielona na bloki, jakby i utrzymywana w cloudzie przez tysiące komputerów, które gdzieś tam to ze sobą synchronizują. I to jest cały Bitcoin.